Poszliśmy bardzo mocno w kierunku swojej strategii, czyli realizujemy horror psychologiczny, to jest nasze DNA. No i dzięki temu tak naprawdę trafiliśmy do tego miejsca, w którym jesteśmy. Co bym chciał zapamiętać? Na pewno chciałbym zapamiętać ludzi, chciałbym zapamiętać no, to, co już chyba trochę zapominamy, czyli wspólne spotkania, a zarówno z naszym zespołem kreatywnie, jak i na targach, gdzie prezentowaliśmy po raz pierwszy swoje tytuły, gdzie pokazaliśmy Blair Witch na konferencji firmy Microsoft i to były naprawdę super wydarzenia. No a z punktu widzenia tego, co chcielibyśmy zapomnieć, no to myślę, że tak trochę tych dwóch ostatnich lat, kiedy siedzimy sobie, pracujemy zdalnie, a tak naprawdę chcielibyśmy już ze sobą coraz mocniej móc rozmawiać, spotykać się i dalej pracować nad ciekawymi projektami. Wszystkie gry są bardzo fajne i z każdą jest związana jakaś historia, z każdą mamy jakąś tam nutkę nostalgii. Niektórzy pracownicy powiedzą, że będzie to Blair Witch, niektórzy, że Observer, chyba najwięcej jest takich, którzy mówią o Observerze. Ja osobiście Medium, ze względu na to, że to jest taki najbardziej osobisty mój projekt. Koncepcja całości, koncepcja scenariuszowa w jakiś sposób powstawała między mną a moją żoną. W związku z tym wymyśliliśmy sobie tą grę, jak ona będzie wyglądać, a w pewnym momencie stwierdziliśmy, że będzie realizowany już nasz zespół i ten zespół dokonał odpowiednich zmian, dokonał pewnych korekt tych pierwotnych założeń i zrobił grę, z której jestem bardzo dumny i grając w nią, ponieważ zrobiłem sobie pewnego rodzaju przerwę i nie sięgałem do tego wcześniej, no okazało się, że stworzyli produkt, który mnie zaskoczył, mimo tego, że w pierwszym kroku był moim pomysłem. Przede wszystkim myślę, że to jest zupełnie inna strategia myślenia o produktach. Nie będziemy już myśleli tylko i wyłącznie o niszy horroru psychologicznego, w którym byliśmy, tylko będziemy myśleli o produktach z gatunku horror, czyli będziemy mieli znacznie więcej elementów akcji, znacznie więcej elementów rozgrywki, wciąż pozostając wiernym swojemu DNA. To jest jakby z punktu widzenia produktu i tego, gdzie chcemy dążyć. To będą tytuły większe, to będą tytuły bardziej wysokobudżetowe, no ale przede wszystkim rozrastamy się my jako firma, czy z firmy, która tam zaczynała kilkunastoma osobami w mieszkaniu wynajmowanym. Teraz jesteśmy firmą, która już nie mieści się w bardzo dużym biurowcu i zbliżamy powolnym krokiem do 200 pracowników, więc stajemy się więksi, ale cały czas chcemy zachować nasze własne DNA i chcemy, aby pracownicy, którzy przychodzili, mimo tego, że przychodzą do dużej już firmy, no, żeby czuli się jako współtwórcy tych produktów, nad którymi pracujemy i aby zawsze czuli się nie tylko i wyłącznie wyrobnikami, ale również artystami. Zarówno sprzedaż naszych gier, jak i podpisane umowy o partnerstwo zabezpieczają nasze finanse na długi okres czasu. W związku z tym myślę, że do tego 2025 roku no mamy wszystko zaplanowane i jeżeli nic się nie posypie, nie będziemy mieli siódmej, ósmej, dziewiątej fali pandemii, to mam nadzieję, że powinno być dobrze. Jak mogliście Państwo kilka chwil temu zobaczyć okazję, na targach Tokyo Games Show zaprezentowaliśmy po raz pierwszy nowy produkt, który jest w ramach marki Layers of Fear, czyli tej marki, która tak naprawdę przyczyniła się do tego, że zyskaliśmy sławę, zyskaliśmy bardzo dobry zespół i ludzie zwrócili na nas uwagę, że z tego studia, które wcześniej robiło krapowate, słabe gry, staliśmy się jednym z ciekawszych studiów, które wyróżniają się opowiadaniem historii. W związku z tym wracamy do tego IP, no i mamy nadzieję, że w najbliższych kilkunastu tygodniach będziemy prezentowali kolejne zapowiedzi związane z tą marką.